Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z kalendarzem adwentowym, który nie mieści mi się w kadrze. I jest to kalendarz adwentowy premium z firmy Rituals. Ale słuchajcie, to jest kalendarz adwentowy, który kupiłam w outlecie sklepu Rituals i jest on z tamtego roku. Generalnie nie miałam już zamiaru kupować żadnych kalendarzy adwentowych w tym roku, ponieważ moje zapasy kosmetyczne po prostu są ogromne. Ale no byłam w outlecie sklepu Rituals i na samym wejściu stała ogromna ilość kalendarzy. No i po prostu myślałam, że to są kalendarze z tego roku. Potem się przyjrzałam, bo kojarzę, jak wygląda kalendarz premium z tego roku i to jest taka wioska, a tam stały choinki. I coś kojarzyłam, że choinki były w tamtym roku, więc przyjrzałam się bliżej i w outlecie firmy Rituals robili wyprzedaż kalendarzy z tamtego roku. No i po prostu cena skusiła mnie na zakup wersji premium. I oto ona dzisiaj przed Wami. I teraz tak, kalendarz w tamtym roku, ta wersja premium, kosztowała 160 funtów 50 pi i wartość tego kalendarza to 269, a ja zapłaciłam 96,30. Także oferta świetna. Zupełnie nie przeszkadza mi to, że ten kalendarz jest z tamtego roku, bo w tamtym roku nie miałam kalendarza z firmy Rituals. Wygląda przepięknie, także mam zamiar użyć go jako ozdoby świątecznej w tym roku. No i zostańcie na unboxingu, żeby zobaczyć, co jest w środku. Czy ten kalendarz nie jest piękny? Jest po prostu przeuroczy, ale siedzę tutaj jak na szpilkach i się boję, bo już dwa razy mi się przewrócił. Jestem na łóżku, więc tutaj nie jest zbyt stabilnie. On też nie jest za bardzo stabilny. To jest po prostu tekturowa choinka. Większość tych prezencików, które są zawieszone na choince, są dość ciężkie. Także to się troszeczkę wszystko buja. Jak już zakończę ten unboxing, mam zamiar spakować produkty z powrotem i użyć tego kalendarza jako ozdoby świątecznej w tym roku i mam zamiar, jako jedyny ze wszystkich kalendarzy, które kupiłam w tym roku, mam zamiar rzeczywiście otwierać sobie pudełka w adwencie każdego dnia jedno, tak jak to powinno mieć miejsce. Ale jeszcze jedno słowo, dlaczego pokazuję Wam kalendarz, który kupiłam w outlecie w tamtym roku? A to dlatego, że między innymi, może tak, po pierwsze to dla fanu oczywiście, bo uwielbiam przeróżne unboxingi, szczególnie kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że Wy również i że będziecie mieć radość z oglądania tego filmu i że również lubicie oglądać unboxingi kalendarzy. Także to po pierwsze, dla fanu będzie fajnie, będzie przyjemnie. Po drugie, uważam to za naprawdę świetny deal, także zwróćcie uwagę na właśnie wyprzedaże, czy kalendarze z tamtego roku, czy niedługo, myślę, że będą różne promocje i przeceny kalendarzy z tego roku. Ja na przykład w styczniu tego roku kupiłam kalendarz z poprzedniego w super przecenie. To był kalendarz z Only Bio i nagrałam rolkę, może Wam podlinkuję, możecie sobie zerknąć. Generalnie trzeba się zastanowić, po co? Po co kupujecie kalendarze adwentowe? Czy kupujecie kalendarz adwentowy po to, żeby w adwencie właśnie odliczać sobie do świąt, codziennie otwierać jedno okienko i cieszyć się tym kalendarzem przez prawie cały miesiąc? Czy kupujecie kalendarze adwentowe po to, żeby mieć super kosmetyki w świetnych cenach? Jeżeli to drugie, to warto właśnie rozejrzeć się na różne przeceny i promocje w adwencie i po. Także tak jak wspomniałam wcześniej, w styczniu naprawdę czasami można złowić niezłe perełki. No a ten kalendarz to kompletnie nie był planowany. Uwielbiam firmę Rituals i zapachy, generalnie kosmetyki z firmy Rituals. Także ten kalendarz jest przepiękny. Nie miałam go w tamtym roku. Super mnie cieszy. Jest dla mnie kompletną niespodzianką, bo nawet nie jestem w stanie zobaczyć żadnych spoilerów, bo nigdzie w internecie nie ma opisu tego kalendarza. Jedyne miejsce, gdzie mogłabym znaleźć zawartość, to musiałabym znaleźć u kogoś jakiś unboxing z tamtego roku. Dlatego nie robiłam, bo sama chcę też mieć niespodziankę. No to zaczynamy. Szukam jedynki.
Jedyneczka to taka bombeczka. I teraz jak to otworzyć, żeby potem móc z powrotem to schować. Mam nadzieję, że to się uda. No niestety odrobinę podarłam opakowanie, ale to nic. I w okienku numer 1 mamy świeczkę. Pachnie bosko. Zapach wanilii. We wszystkich kalendarzach adwentowych z firmy Rituals możemy się spodziewać właśnie świeczek na każdą niedzielę adwentu. To już jest u nich tradycyjnie, chociaż nie wiedziałam, że 1 grudnia to niedziela. A może nie, była niedziela w tamtym roku. 1 grudnia to była niedziela w tamtym roku. Także dlatego zapalamy świeczkę w niedzielę. Także generalnie spodziewam się 4 świeczek w tym kalendarzu. Dwójeczka tutaj troszkę większa. I w środku mamy... To już się łatwiej otwiera. I w środku mamy Ritual of Mer i mamy Higher Body Mist. Czyli mamy spray do ciała i włosów. Może troszeczkę psiknę. Och, jaki piękny zapach. Czuję z pewnością pomarańcze. Tak, słodka pomarańcza i drzewo sandałowe. Drzewo cedrowe. Słodka pomarańcza i drzewo cedrowe, 50 ml. Pachnie pięknie. Trójeczka tutaj z tyłu. Też podobny rozmiar. I mamy hand balm, czyli mamy krem do rąk, Rituals of Sakura. Uwielbiam tą serię, ślicznie pachnie. Krem do rąk dla skóry suchej. O pojemności 70 ml. Chyba pełnowymiarowy. Ja teraz używam też kremu do rąk właśnie z Rituals, tego czerwonego. I to jest Rituals of Ayurveda. I też jest 70 ml i to jest pełnowymiarowy produkt, więc tu w kalendarzu również mamy pełnowymiarowy produkt. I to jest to, czego się spodziewam właśnie w kalendarzu premium. Rituals w tamtym roku i również w tym roku wypuścił 3 kalendarze, 2D, 3D i premium. I ten najmniejszy, najtańszy ma najmniej takich właśnie małych opakowań, deluxe size dla kogoś, kto kompletnie nie zna firmy Rituals i ma ochotę przetestować różne produkty. Ten średni już jest taki troszeczkę kilka mniejszych, kilka większych, a największy, czyli ten premium. I w tym roku, i w tamtym roku właśnie spodziewam się największych produktów, full size. No i wartość tego najdroższego kalendarza jest wartość największa, czyli jest po prostu najbardziej opłacalny. No i zdecydowanie dla fanów firmy Rituals. Czwóreczka taka mniejsza i chciałabym tej bombki nie podrzeć. Tak jak podarłam tą jedynkę. Czy to mi się... O, okej. Okay. Udało. I tu świeczka. To jest numer 4 i kolejna świeczka. Była w jedynce i teraz w czwórce. Jaśmin. Ja uwielbiam. Jaśmin przepięknie pachnie. Ale jedynka i czwórka i już świeczka. No to nie minął jeszcze tydzień, więc nie wiem, czy to tak powinno być. No nic, zobaczymy dalej. Mnie generalnie świeczki też bardzo cieszą. Uwielbiam te świeczki z Rituals, pięknie pachną. Piąteczka większa i porządnie zamknięta. Och, tutaj mamy coś dużego. Co to tutaj jest? Och, i tu mamy pełnowymiarowy produkt i to jest Foaming Shower Gel. Rituals Owing, pełnowymiarowy produkt 200 ml. Super, uwielbiam te pianki. To są takie pianki pod prysznic. 6, też duże. I tu już troszeczkę było otwarte. Czy mamy również żel pod prysznic, tylko o innym zapachu? Mam nadzieję. O nie, tutaj coś innego. Tutaj mamy Refreshing Spray i to jest Laundry Deluxe. Tulip i jaśmin. Amsterdam Collection. Cóż to jest? To jest po prostu taki zapach do domu, jeżeli dobrze kojarzę. Odświeżacz powietrza. Bardzo fajnie, również pełnowymiarowy produkt, 250 ml. 7, również duża, tutaj blisko mnie.
I w siódemeczce mamy... No, wyskakuj. W siódemeczce mamy Ritual of Mech, czyli ten sam zapach, gdzie był body spray, hair and body spray, czyli mamy słodką pomarańczę i drzewo cedrowe i tu mamy body mist oil. Super. Czyli mamy mus do ciała, który zmienia się w olejek, zgaduję. Również pełnowymiarowy produkt, pojemność 150 ml. Ósemeczka tutaj z przodu. I cóż tu mamy? Rituals of Karma. I tu mamy Milk Body Scrub Paste. Nie wiem, czy to jest właśnie... Aha, to jest travel size. Tak, bo to nie jest pełnowymiarowy produkt. Te peelingi do ciała są w takich większych pudełkach 200 ml, czyli tu mamy połowę. 100. Super, bardzo się cieszę. Ja dość niedawno zużyłam dwa opakowania takich mini tych skrabów i były super. Bardzo, bardzo przyjemny, piękny zapach. Skóra oczyszczona, a zarazem nawilżone, bo one oprócz tego, że oczyszczają i peelingują skórę ciała, to zostawiają taką leciutką powłokę nawilżenia. A moim ulubionym ze wszystkich skrabów jest właśnie ten z Rituals of Ayurveda, ale ten też jest przepiękny. 9. Wisiało na drzewie. Tak się staram delikatnie z tymi pudełeczkami, żeby ich nie podrzeć, ale no nie zawsze mi się to udaje. I tutaj mamy spray Home Perfume Rituals of Sakura. Och, kolejny piękny zapach. Mleko ryżowe i cherry blossom, czyli kwiat czereśni. Czyli tu mamy zapach do domu. Numer 10. Czyli mamy kolejny pełnowymiarowy produkt i to jest Shower Foam, drzewo cedrowe i witamina E, kompleks witaminy E. I zgaduję, czy to jest męski żel, tak, Grooming Essential, czyli męska wersja pełnowymiarowego żelu pod prysznic. Bardzo fajnie, że chłopaki też coś znajdą pod choinką. Teraz numer 11, taka bombeczka, ale już troszeczkę inna, bardziej skomplikowana, żeby ją otworzyć, a raczej bardziej skomplikowana, żeby jej nie zepsuć przy otwieraniu. No, chciałabym jej nie zepsuć. O, udało się. Prawie. Jeszcze drugie zabezpieczenie. I mamy kolejną świeczkę. I to jest numer 11 i to jest świeczka trzecia o Savage Garden. Też bardzo ładna, chociaż te dwie wcześniejsze były ładniejsze, ładniejsze zapachy, ale bardzo przyjemne. Numer 12 malutki. O, coś tu się rusza. Proszę, niech się nie rusza. Co my tutaj mamy? Coś małego. I to jest Softener Scent Booster Rice Milk Cherry Blossom. Tu mamy Rituals of Sakura. I to jest płyn do płukania. 13 dosyć blisko. I łatwo poszło. I jakaś saszetka. Cóż to jest? Rituals of Ayurveda Coconut Body Milk Bath, Coconut Milk Bath. I tak jak już wspomniałam, to jest mój ulubiony zapach z firmy Rituals, Rituals of Ayurveda. I mam tą saszetkę w zapasach. Jeszcze jej nie używam. Jeszcze w ogóle nie używałam tego... Proszę, niech to się nie przewróci. Jeszcze nie używałam tego mleka do kąpieli, tego Milk Bath. Także jestem ciekawa, żeby to przetestować. Tutaj jest napisane, że to jest taka... O Boże, to się zaraz przewróci. Na jedno użycie. 14 malutkie. Coś tam lata w środku. Jakieś maleństwo. Tutaj mamy Rituals of Namaste Glow Radiance Anti-Aging Serum.
z bakuchiolem, serum naprawcze 10 ml. To kompletna nowość dla mnie. Nie używałam żadnych kosmetyków do twarzy, a poza SPF-em. Poza SPF-em nie używałam żadnych kosmetyków do twarzy z firmy Rituals. Także coś do testów, to jest 10 ml, także zgaduję, że jakiś tam travel deluxe size. Super do przetestowania. 15, dosyć ciężkie i duże. Och, i czy mamy Rituals? No, Rituals of Yacht Foaming Shower Gel. I to kompletna nowość dla mnie, nawet nie znam tego zapachu. Kolejny pełnowymiarowy żel pod prysznic. Numer 16 to pięknie zapakowany prezent leżący pod choinką. W ogóle jest tak cudnie zapakowany, że myślę, że sam w sobie ten box z numerkiem 16 mógłby być prezentem. Przepięknie zapakowany. I nie wiem nawet co bardzo jak... Aha, tutaj z boczku. Jak go otworzyć, ale nic tutaj dużego nie mamy. Cóż to jest? Life is a journey, czyli życie jest podróżą i tutaj mamy perfumy do samochodu i podwójny refill. To dla mnie kompletna nowość. Nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, że Rituals ma coś takiego w ofercie. Czyli mamy odświeżacz, zapach do samochodu. Wygląda super. Wygląda naprawdę świetnie. Tutaj mamy instrukcję i refill w środku. Mega. Bardzo ładnie pachnie i wygląda przepięknie. Jestem w szoku generalnie. Nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego jest. Siedemnaście, znów ta piękna bombeczka i bardzo leciutkie, coś malutkiego. I rzeczywiście mamy tutaj maleństwo i to jest Natural Booster, Bakuchiol, Skin Tone i Elastizer. Czyli to mamy olejek do twarzy. Zgaduję, że to olejek po tym jak wygląda. Czyli mamy produkt do pielęgnacji twarzy, pojemność 4 ml. Nowość dla mnie kompletna. Malutki, ale oleju na twarz naprawdę niewiele potrzeba. Ja zresztą też nie jestem jakąś fanką serów olejowych do twarzy, także używam dosłownie odrobinkę. Czasem sobie zmieszam z kremem w wieczornej pielęgnacji, ale generalnie olejów za dużo do twarzy nie używam. 18 tutaj z tyłu i też taka sama bombeczka, ale zdecydowanie dużo bardziej cięższa. I taka trochę wypchana, nie wiem jak tu się do niej dostać, ale jest ok, udało się. I mamy świeczkę i to już czwarta. I tutaj mamy amber, zapach amber. Och, cudny, przepiękny, bardzo mi się podoba. Czy mamy czwartą świeczkę? Znalazłam. I w 19 mamy body cream z Rituals of Hum. Mamy krem do ciała o pojemności 100 ml. I chyba z tego zapachu też nic nie miałam. I bardzo przyjemnie pachnie. Super. I numer 20 to też prezent leżący pod choinką, naprawdę duży. Czyli generalnie mamy taki jeden duży prezent leżący pod choinką. Granatowy i dwa białe. Jeden już był. Och, i co my tutaj mamy? Coś dużego. I to mamy Relax Perfume. Czyli mamy spray do domu. Ritual of Ink. Pojemność 250 ml. Czyli był taki malutki. Travel size. Chyba był Rituals of Sakura. A tutaj mamy pojemność pełnowymiarową 250. No to już tutaj konkret. Czyli z pewnością mój dom będzie pięknie pachniał. 21 małe, ale mega ciężkie. Naprawdę bardzo ciężkie, nie wiem czego tu się spodziewać. Wow. Tutaj mamy Rituals of Karma Soul Shimmering Body Oil, czyli mamy olej do ciała z drobinkami złota, pojemność 100 ml
i zapach. Tutaj mamy lotus i biała herbata. Rituals of Karma wygląda obłędnie. 22 to ten drugi biały prezencik, przepięknie zapakowany. I tutaj w środeczku mamy... O! Och, już wiem, co to jest. To jest zapach do domu. To jest ten dyfuzor. Zobaczcie, jaki piękny. Jaka piękna butelka. Wild Fig. Czyli mamy dziką figę i patyczki. Chyba się troszkę wygięły. Przepięknie. I myślę, że sam ten zapach, sam ten dyfuzor mógłby być prezentem. Tak samo jak ten odświeżacz, ten zapach do samochodu. Tak pięknie zapakowany. Może taki właśnie jest cel tych dwóch białych pudełek, że można je sprezentować jako oddzielne prezenty. No mega, jestem mega zachwycona. Nie dość, że pięknie pachnie, to również ślicznie wygląda. 23 malutkie. I zawsze to mówię i teraz też powiem, że 23 grudzień to moje urodziny, także życzę sobie jakiś ładny prezent. Otworzyć. Jeżeli słyszycie jakieś odgłosy, to mój sąsiad właśnie zdecydował myć teraz swój samochód karczerem, gdy nagrywam film, ale cóż, nie mam na to wpływu. Szminka? Nie mam tutaj za wiele informacji, poza tym, że data ważności do listopada 2024. I za bardzo nie wiem nawet, jak ją otworzyć. Mam tutaj jakiś guzik, więc nacisnę ten guzik. Wyskoczyło. Wow! Ale piękna. No super prezent. Jestem mega zadowolona. Wygląda przepięknie. Muszę znaleźć jakieś informacje na stronie, żeby Wam o niej coś powiedzieć. Czyli generalnie jest to pomadka, która zawiera aloes i masło shi, nawilżająca w kolorze nude. Wartość 13,90 i pojemność 4,8 g. Mam tutaj pełnowymiarowy produkt. Ja się mega cieszę. Piękny, delikatny, różowiutki kolor. Także mam już spoiler na urodziny. Muszę zapomnieć. Znaczy teraz już nawet nie pamiętam, gdzie co było, ale myślę, że tą pomadkę będę pamiętać, że tutaj był. I ostatni numerek 24 to nasza gwiazda na czubku. Troszeczkę mi się tutaj dygotała, także zawiązałam sobie kokardę, żeby się tak bardzo nie ruszała. No i nie mam pojęcia, jak to otworzyć, żeby tego nie zniszczyć. Okej, udało się. I mamy perfumy. Perfumy. I nic nie ma, żadnej informacji. Co to za perfumy? Jedyne, co to widzę, to pojemność 15 ml. Znajdę coś na stronie, żeby Wam o nich powiedzieć. Ok, czyli te 15 ml to pełnowymiarowy produkt, kosztuje na stronie Rituals 18,90 i mam tutaj opis, że mamy mocny zapach dzikiej orchidei, który łączy się z wyrafinowaną piwonią himalajską i dopełnia subtelnym akcentem bawełnianego piżma. Także dla mnie kompletna nowość, mam nadzieję, że mi się spodobają i będą prezentem na Wigilię. Generalnie, krótko podsumowując, ja jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. Po pierwsze, z ceny, w jakiej udało mi się go kupić. Po drugie, z tak wielkiej ilości produktów pełnowymiarowych, bo było chyba co najmniej 3 pełnowymiarowe żele do mycia ciała i plus jeden męski. Pełnowymiarowy ten odświeżacz do domu i drugi malutki. Mieliśmy kilka produktów do pielęgnacji twarzy, które są dla mnie kompletną nowością. Szminkę, perfumy, ten odświeżacz do samochodu, spray do ciała. No naprawdę jestem mega zadowolona z tych produktów. Teraz zrobię taki reset i wszystko zapomnę, aby móc otwierać ten kalendarz adwentowy w adwencie. No i 4 świeczki, tak jak się spodziewałam. 4 pięknie pachnące świeczki. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten unboxing, że byliście tutaj ze mną. Zapraszam do subskrypcji i proszę o kciuki w górę. I dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Pa!